Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Kompozycje i Dekoracje Roślinne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Istotną kwestią podczas wykonywania kompozycji jest dobór kolorów do obiektu florystycznego. W komponowaniu floralnym kolory dopasowujemy do tematu, nastroju, pory roku, tła. Ponadto barwom towarzyszą różne symboliczne znaczenia przyporządkowane tradycyjnym okolicznościom i uroczystościom. Zapoznajmy się z rodzajami kontrastów stosowanych w kompozycjach florystycznych. Kontrast: kolor-kolor, kontrast przeciwstawień. Kolory najmocniej prezentują swą siłę wyrazu. Kontrast: jasny-ciemny. Osiągamy ze złączenia barw z niekolorami, czyli bielą i czernią. W przypadku czystych barw, żółty i fiolet prezentują największe różnice jasności. Kontrast: dopełniający, komplementarny. Tworzą go barwy, które w kole barw zajmują miejsca leżące naprzeciw siebie. Barwy dopełniające zawsze zawierają kolory podstawowe i wzajemnie wzmacniają swą intensywność. Kontrast ilości, proporcji. Zastosowanie różnej liczby barw, niezależnie od samego koloru. Barwa dominująca ilościowo decyduje o kolorystycznym oddziaływaniu obiektu florystycznego. Kontrast jakościowy. Im czystsza barwa, tym wyżej klasyfikowana pod względem jakości. Kontrast ciepły zimny, odwołuje się do właściwości kolorów polegającej na wywieraniu na obserwatorze określonych doznań. Niebieski kojarzymy z wodą, czerwień z ogniem. Najzimniejszy to kolor niebieski, najcieplejszy cynober. Inne oddziaływanie barw. Kontrast aktywny, pasywny, błyszczące barwy odbieramy jako aktywne, matowe jako pasywne, kontrast ciężkości. Obserwator każdej barwie przypisuje określony optyczny ciężar. Kwiaty i naczynia o rzeczywistej równej wielkości, gdy są jasne, sprawiają wrażenie lżejszych niż te same kwiaty i naczynia ciemne. Kontrast oddalenia. Przedmioty w błyszczących i ciepłych kolorach odbieramy jako bliższe niż te same w barwach matowych i zimnych. Jasne barwy wydają się wyższe od ciemnych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.